Jestem mieszkańcem Rudnej Wielkiej od czerwca 70 roku. Tak los skierował, że tutaj się po skończeniu technikum weterynaryjnego w Bieleniej Górze znalazłem na okres przejściowy, gdyż startowałem na weterynarię Wyższa Szkoła Rolnicza wtedy we Wrocławiu, no ale tam były te sławetne punkty, oprócz wiedzy, którą trzeba było przed komisją złożyć, trzeba było mieć w tym czasie odpowiedni kręgosłup polityczny całej rodziny, z której się pochodzi. No akurat za co jestem wdzięczny, moja rodzina po stronie matki i ojca od samego zarania walczyło z komunizmem, no i to się pociągło i w moją stronę, no i tych dwóch punktów brakło. No i musiałem no na ten okres przejściowy no zacząć staż, żeby nie stracić roku, nie? I podejść do następnego. W międzyczasie dostałem akceptację, że pozwoli mi się przystąpić znowu do egzaminu, no ale tuż przed egzaminem powtórnym przyszedł wezwanie do wojska. Przypomniano sobie, że muszę odbyć służbę. No zaliczyłem 2 lata od Orzysza po Bolesławiec, no i wróciłem z powrotem. Później po służbie, no motylki w brzuchu, młody wiek, no rodzina i tak dalej, no i trzeba było odłożyć w czasie, no ale nie poddałem się, podjąłem zaocznie zootechnikę we Wrocławiu, już wtedy nie robiono problemów, podjąłem się, skończyłem i zacząłem funkcjonować zawodowo na terenie, no i czym w miarę upływu czasu bardziej się wchodziło w to środowisko, prawda, była akceptacja, no i tak trwało do dzisiaj. Przepracowałem jako na etacie technik, różne tam szczeble, od szefa punktu, po pracownika gminy, bo to jeszcze był reorganizacja podziału terytorialnego, powstały gminy, wtedy gmin nie było, jak ja zaczynałem. No i wylądowałem w Rososzu, tam przepracowałem 27 lat. No i przyszedł ten wiek, że intensywność zawodową trzeba było ograniczyć, bo jeszcze zawał mnie dopadł, no i tam też szereg konsekwencji. No i skończyło się, że jestem emerytem.